przed zawodnikami gry w Orlex Wejherowo o dwumecz z drużyną Legia Warszawa. Pierwsze spotkanie rozegra się już 13 marca na Wejherowskim Wzgórzu Wolności. Zapytaliśmy prezesa klubu, jak ocenia stan zawodników na kilka dni przed spotkaniem. Najważniejsze, że wszyscy są zdrowi. Ja myślę, że oni psychicznie są bardzo pozytywnie nastawieni do tego. Dla nich to jest naprawdę wielkie wydarzenie. Dla nich, dla naszego miasta, dla mnie osobiście jako prezesa, dla całego zarządu i chcemy zdać ten egzamin na szóstkę, powiem tak. Będziemy robić wszystko, zarówno i sportowo, i organizacyjnie, żeby ten mecz wyszedł jak najlepiej. Piłkarze gry w Orlex Wejherowo w trakcie przerwy nie odpoczywali. Przez cały czas przygotowywali się do rozpoczęcia sezonu. Zima w tym roku była łaskawa i myślę, że ten plan, który sobie nakreśliliśmy, wypalił w 100%. No, jesteśmy tydzień przed meczem pucharowym. Czekamy z utęsknieniem. Teraz został nam tydzień takich tylko kosmetyki i zaczynamy mocno. Miniony rok był dla Gryfitów niezwykle udany. Zwycięstwo nad Górnikiem Zabrze oraz Koroną Kielce zbiegło się z jubileuszem 90-lecia istnienia klubu. Czy ten rok będzie równie udany? Zobaczymy. Jedno jest pewne, żółto-czarni rozpoczynają sezon od meczu na wysokim szczeblu i jak zapowiadają, łatwo się nie poddadzą. Kolejny mecz żółto-czarnych z Legią Warszawa odbędzie się 20 marca na warszawskim stadionie Pepsi Arena. Jeszcze większe wydarzenie, jeżeli chodzi dla chłopaków, tak, no bo tutaj znamy ten stadion, wszyscy się czujemy tu jak u siebie w domu praktycznie. Tam jedziemy na Pepsi Arenę, też piękny stadion, kibice, którzy na pewno będą głośno dopingować, zarówno drużyny Legii, jak i z Wejherowa wybierze się paręset osób, także myślę, że będzie też fajne święto. Za obydwa spotkania trzymamy kciuki i życzymy powodzenia wejherowskiej drużynie.